podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy wokół Światowych Dni Młodzieży pomiędzy Diecezją Krakowską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Urzędem Miasta Krakowa. Więc właściwie to jest następny etap już przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. To nie jest coś nowego, tylko etap w drodze. Ważny, ponieważ gdy się podpisało, to się bierze świadomie obowiązek spełnienia tego, co tam jest napisane. Przygotowanie, wspólne przygotowanie miejsc, gdzie się będą odbywać te spotkania, katechezy, także spotkania kulturalne, bo wokół tych centralnych spotkań z papieżem będą również wiele imprez kulturalnych, katechez i spotkań młodzieży. W 2016 roku będziemy gotowi do przyjęcia pielgrzymów, obojętnie jaka rzesza ich przyjedzie tutaj. Chcielibyśmy, żeby była jak największa. Zobaczymy, jesteśmy do tego gotowi i będziemy do tego gotowi. Oczywiście stale trzeba rozwijać miasto, rozwijać region. To jest wielkie wyzwanie. Jednorazowo taka liczba pielgrzymów przecież się nie zdarza, tak? Więc to jest w sensie logistycznym i zabezpieczenia medycznego i całej jego sfery bezpieczeństwa ogromne wyzwanie, ale nie mam wątpliwości, że sobie poradzimy. Dużo inwestycji nas czeka w szkołach, gdzie będą rozlokowani pielgrzymi, bo tam będzie trzeba wybudować i prysznice, i toalety. No ja mogę powiedzieć tak przewrotnie. Kraków podoła i nie mam się czego bać, aczkolwiek paraliż miasta będzie. Przyjedźcie, czekamy, przygotowujemy się, wy również przygotujcie się i wnieście w to nasze środowisko i w Polskę entuzjazm, radość bycia chrześcijanami. Liczymy, że to spotkanie tutaj w Krakowie w 2016 roku będzie nie tylko ogromnym dla nas przeżyciem, ale też wzmocnieniem duchowym i propagowaniem idei wolności, idei pokoju na całym świecie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszam do Krakowa, albowiem jest to miasto, które nie jest tylko miastem świętych, nie jest tylko miastem, które warto ze względów duchowych odwiedzić, nie jest to tylko miasto byłego papieża, ale jest to miasto, które jest stolicą kultury.